Cześć, siemanko, witam Was na kanale Rybnięci. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, kolejna próba na jeziorze Goczałkowickim. Nie będę owijał w bawełnę, przyjechaliśmy troszkę wcześniej, było jeszcze ciemno, także teraz dopiero nagrywam wstęp. Jakieś ryby już były, fajne karasie zaczęły brać, także jezioro ruszyło. No i co? 2 metod feedery. Nie bawię się tutaj ze skrętką, z robakami i tak dalej. Dzisiaj konkretnie metod feeder, metoda i lecimy z tematem. No i co, czekamy na kolejne ryby. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Zaczynamy. No i już powoli świta i jest pierwsza ryba z Goczałkowic. Karaś 40 cm, coś pięknego. Można powiedzieć, jezioro ożyło. A rybka oczywiście wraca do wody. Jeszcze tutaj skamerujemy, żebyście widzieli, że ma 40. O, fajna nowa mata. Równe 40 cm. Rybka wraca do wody. Dobra. No i jest kolejna piękna bestia. Wszystkie takie 40-centymetrowe. No ale to cieszy, pierwsze ryby z jeziora Goczałkowickiego i od razu te piękne karasie. Jest dzisiaj 1 kwietnia. Ale to nie jest prima aprilis. I kolejna wraca do wody. Jest? Jest. Ale idzie. Na tej wędce do zbiorów fajnie czynię. Tak, ten zdecydowanie największy, 42 cm. Ale piękna rybka, zobaczcie. Pokażę Wam go tu bliżej. 42 cm z jeziorka leci do wody. No i ile może mieć? 1,5 kilo. Kolejny karaś i kolejny wraca do wody. Super biorą. No i tak, małe podsumowanie po kilku godzinkach. Jak mogliście zobaczyć, wpadło już trochę karasi. Nowa miejscówka się sprawdziła. Na początku obranie, kurczę. Dobra. Na początku łowiłem nadrzgające szczytówki, ale przerobiłem wędeczki na sygnalizatory, bo jest średnia pogoda, dosyć mocny wiatr. Dlatego łatwiej mi zobaczyć te brania. Tym bardziej, że siedzę sobie pod parasolem. No i co? Początek sezonu na jeziorze Goczałkowickim uważam za otwarty. Wpadły pierwsze fajne karasie. To dopiero 2 godzinki, także walczymy dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Piękny leszcz z jeziora. 1 kwietnia. I taka łopata. Coś pięknego.
Już go mierzę i wam mówię. Tak, żebyście mogli zobaczyć, mata z miarką. ...55 cm. Ponad nawet, jakby go tak... 56 nawet. Pięknie. Tylu brań na pewno się na jeziorze nie spodziewałem. Zobaczcie, tym razem kolejny taki karaś. Nie mierzę go, od razu go wypuszczam. Na pewno ma 40 cm ponad. Nie biorą żadne małe ryby. Same takie piękne karasie, grube, fajne rybki. No i co? Kolejny śmiga do wody. Sezon rozpoczęty z przytupem. O to chodzi. No i jest dzisiejszy największy karaś, 46 cm, 2 kg wagi, zobaczcie jaki piękny, kamera tego tak nie oddaje, ale jest strasznie gruby, piękna ryba. No nic, 4 godziny praktycznie prawie za mną, także jeszcze chwila i do domu, ale jest kolejna piękna ryba z Goczałkowic. Kolejna piękna ryba, powyżej 40 cm. Kolejny piękny karaś. Już 4 godziny za nami, także powoli będziemy się zwijać. Ryb było naprawdę dużo, nawet nie wiem ile tych karasi, z 7, jak nie więcej. Do tego leszcz. No i kolejny leci do wody. A ja zaraz zwijam do domu. No i tak, zbliża się już godzina 12 w południe, czas lecieć do domu, ponad 4 godzinki nad wodą, na metod feeder, jak widzieliście, ryby brały świetnie, udało się złowić naprawdę sporo tych dużych karasi, żaden nie miał mniej niż 40 cm, piękny 56 cm leszcz, także rozpoczęcie sezonu na jeziorze Goczałkowickim, zarąbiste. No i co? Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Ja już obmyślam kolejne plany na kolejne zasiadki i widzimy się następnym razem. Siemano!